Dzień dobry moi kochani, witam się z Wami serdecznie. Jak widzicie po tytule, dzisiaj przychodzę do Was z makijażem jedną marką, z testem nowości, ponieważ w zeszłym tygodniu dostałam olbrzymią paczkę, słuchajcie, od Eveline, gdzie przysłali mi masę kosmetyków. No i oczywiście znacie mnie, ja najbardziej jestem ciekawa palety Ruby Glamour. No i mam totalną zagwozdkę, dlatego że chciałabym bardzo użyć tej paletki Ruby, ale z drugiej strony przyszły też takie przepiękne czwóreczki, o tutaj jest ich aż 6, różnych, przeróżnych. I powiem Wam szczerze, że z tą paletką Ruby już widziałam dużo makijaży w internecie i chyba zostawię sobie ją na deser, natomiast dzisiaj chyba skupię się właśnie na tych czwóreczkach, dlatego że no jeszcze nie widziałam nimi makijaży zrobionych, chociaż tak na dobrą sprawę, kto mnie śledzi na Instagramie, to wie, że ja w tej chwili jestem chora, kiepsko się czuję, bo mam półpasiec. Wiecie, stąd też ta moja dzisiejsza fryzura, bo ręki do góry podnieść nie mogę, ale wiecie, nie o tym, paznokcie niezrobione, bo też tą ręką lewą nie zrobię nic totalnie. Ale to nic, ja zupełnie nie o tym chcę dzisiaj rozmawiać. Słuchajcie, przyszły do mnie również najnowsze pomady. Także ja tak sobie myślę, że no, zorientuję się, ile to czasu nagranie będzie trwało, bo chciałabym zrobić Wam jak najwięcej swatchy, jak najwięcej Wam pokazać, więc nie wiem, czy nie podzielę tego na dwa filmiki, czyli filmik dotyczący oczu i filmik dotyczący twarzy. W każdym razie rekomenduję Wam zrobić sobie dużą kawę, dużą herbatę i do tego jeszcze kanapki, bo obawiam się, że ten dzisiejszy filmik naprawdę będzie długi. Dobrze, no to zaczynamy od tego, że pokażę Wam, jakie są tutaj pomady i razem z Wami zrobię sobie brwi. I mamy tutaj trzy pomady i tutaj mamy kolorek blond, soft brown i dark brown. I tu na swatchu macie blond, light brown i dark brown. I ja do mojego makijażu brwi będę oczywiście wykorzystywała ten blond. I tak, oczy mam przygotowane w ten sposób, że mam już położony korektor na powieki, przeciągnięty też troszeczkę tutaj między włoski i tą przestrzeń delikatnie zapudrowałam oraz wyczesałam. I teraz od dołu jedziemy z dorysowaniem tutaj objętości, bo u mnie z tym jest kiepsko. No i tutaj na to od dołu, to ona jest dobra, ale obawiam się, że wiecie co, że ona może być dla mnie troszeczkę przyciemna. Więc ja naprawdę, wiecie, odrobinka na czubeczek, naprawdę mikro ilością wypełniam wszystkie ubytki. No i oczywiście wyczesuję nadmiar szczoteczką i jeszcze raz uzupełniam w tych miejscach, gdzie tego koloru jest troszkę za mało, ale teraz już tylko w tych miejscach. Także tak wygląda różnica pomiędzy brwią zrobioną i niezrobioną. I teraz ja szybciutko zrobię sobie lewą brew i zaraz do Was wracam. No dobrze, to brwi zrobione. I mamy tutaj dołączony taki maleńki aplikator. I już miałam je wyrzucać, natomiast zobaczcie, ta spiralka jest taka fajna, malutka i nią można idealnie sobie wyczesać te przody. Bez, tak jak u mnie, naruszenia tutaj tej dalszej, domalowanej brwi, bo ja mam tutaj taką dużą dziurę po środku. A tu początek mogłam sobie po prostu, wiecie, wyczesać. Tak samo tutaj po tej stronie. I dzięki temu ta brew jest dużo lżejsza. Z pomadą pracowało się całkiem dobrze. Ja za pomadami do końca nie przepadam, wolę zdecydowanie kredkę i cień. To daje mi taki trochę lżejszy efekt. No niemniej jednak zobaczcie, że całkiem ładnie te brwi wyszły. Dobrze, słuchajcie, jak będę się krzywić tak w międzyczasie, to ja Was bardzo przepraszam, bo jednak półpasiec to jest bolesna przypadłość, więc... Ale dobra. Dalej. Chcę Wam też pokazać korektory od nich. I tak, tutaj mamy Light, Natural i Vanilla. Vanilla jest najciemniejsza. I właśnie ten 02 Natural mam położony jako bazę na powieki. O, i wyglądają w ten sposób. I tutaj mamy od tego najjaśniejszego 01 Light, 02 Natural i 03 Vanilla.
O, tutaj mam je na palcach. Tutaj mam jedyneczkę, dwójeczkę i trójeczkę. I one mają takie bardzo ładne, żółto-brzoskwiniowe tony, które będą pięknie niwelowały zasinienia pod okiem. A to mi się dzisiaj przyda, bo wiecie co, ja śpię dosłownie po 4, maksymalnie 5 godzin na dobę i potem budzi mnie straszliwy ból. No nic, no dzisiaj troszeczkę będę sobie narzekać. Ale wiecie, żeby nie zwariować, dzisiaj jest taka piękna pogoda, słuchajcie, jest 24 stopnie, a ja muszę siedzieć w domu, bo boję się, żeby mnie nie zawiało, bo przeziębienie półpaśca jest bardzo groźne, więc siedzę grzecznie w domu i wymyśliłam sobie, że będę siedzieć i do Was gadać, dlatego jeszcze raz powtarzam, duża kawa, nie wiem, kanapki, obiad, cokolwiek, tak żeby Wam umilić ten czas. Okej, i przechodzimy w takim razie do cieni. Chciałam porobić Wam swatche, ale ja widzę, że ten aparat jednak nie oddaje dobrze kolorów, tak wiecie, w opakowaniu. Tutaj pokażę Wam, jak te paletki wyglądają tak obok siebie. A i do nich są dołączone takie pacynki i pacynki są dość dobrej jakości, w sensie takim, że wiecie, że to nie jest taka chamska gąbka, tylko to jest taka jakby gąbka silikonowa i ja bym tego nie wyrzucała, ja na pewno tego nie wyrzucę, dlatego że myślę, że tym będzie się bardzo dobrze nanosiło pigmenty. No i posłuchajcie, jedynka to są totalnie moje kolory. Mamy przepiękny matowy łosoś, mamy piękną wanilię, mamy cudowny brąz i taki rose goldowo-łososiowy, piękny, błyszczący cień. I na pewno ja tej paletki użyję dzisiaj. Dwójeczka jest to paleta totalnie nie dla mnie i nie sądzę, żebym jakikolwiek makijaż nią wykonała. Niemniej jednak wiem, że sporo pań takich cieni używa i je o dziwo lubi. Ja, wiecie, szary na oczach to zło, no i to jest paleta szara. Może kiedyś, jak będę chciała Wam udowodnić, jak źle wyglądam w szarym makijażu, to właśnie tej palety użyję. Kolejna paleta numer 3 z cudownymi tutaj różofioletami i tutaj jest taki morelkowy. Jest to paletka 4 matowych cieni. Czwóreczka myślę, że będzie jedną z bardziej popularnych palet, dlatego że mamy tutaj 4 neutralne, przepięknie napigmentowane brązy, właściwie brązy i jeden jasny cień. Jest ciepło, więc są otwarte drzwi od tarasu i tak moje psy będą biegać. Dom, podwórko, podwórko, dom. I będą sobie szczekać. Także bardzo Was przepraszam za te odgłosy w tle, no ale moje dzieci się bawią. Piąteczka to też są neutralne brązy, przy czym tutaj mamy już jeden bardzo ładny cień, taki perłowy. O, spójrzcie. On przepięknie, właściwie to on jest taki na pograniczy nawet folii. Cudownie odbija światło i jest taki piękny szampański z leciutko różowym podtonem, ale takim naprawdę bardzo subtelnym. Cudowny kolor, który będzie pasował w większości karnacji, właściwie każdej karnacji. I sądzę, że będzie fantastycznie wyglądał po prostu, wiecie, jako jedyny cień na powiece, delikatnie tylko ewentualnie załamanie bronzerem. Ten cień na całą powiekę i jesteśmy gotowe. No i została jeszcze szósteczka. Szósteczka wygląda w ten sposób. Też nie wiem, czy czegoś z niej nie użyję, dlatego że tutaj mamy taki, jak widzicie, cudny łosoś. Tutaj mamy 2 brązy i jasny waniliowy cień. I ten brąz jest na takiej bardzo ładnej, czerwonawej bazie. Zobaczcie, jaka jest pigmentacja. Ja tylko tak, wiecie, smarnęłam sobie. Powiem Wam szczerze, że jakość tych cieni, ponieważ ja, tak jak mówię, ja je swatchowałam, już pokazywałam Wam na takim spontanicznym live'ie, jestem przezachwycona jakością tych cieni. Uwierzcie mi, że o takiej jakości, te powiedzmy 6-7 lat temu, mogliśmy mówić tylko i wyłącznie w przypadku Maka, w przypadku Smashboxa. To były bardzo drogie marki i tylko tam można było kupić naprawdę dobre cienie. Potem zaczął wchodzić Too Faced i Too Faced też miał bardzo dobre jakościowo, a w tej chwili, słuchajcie, za 15 zeta możemy mieć taką paletkę czwóreczkę i tutaj spójrzcie, możemy sobie, powiedzmy, nie wiem, zrobić paletkę 8 cieni, tak? Za 30 zł. No spójrzcie, można naprawdę przepiękną paletę skomponować. Ja wiem, że tutaj widać, że będzie kilka takich właśnie jasnych cieni. I myślę, że taki był zamysł właśnie firmy, żeby w każdej z czwóreczek pojawił się jasny, matowy cień. No tak, i choćby z tego względu ten filmik będzie bardzo długi.
ja zaczynam tłumaczyć o kolorach, to się dzieje. Nie, no, słuchajcie, te cienie są tak ładne, że nie mogę się zdecydować, których paletek użyć. A wiecie, nie chciałabym używać, że z każdej palety po jednym cieniu, bo mam świadomość, że jakby, no mało kto może sobie pozwolić, żeby takich czwóreczek nakupić sobie po prostu jak wariat wszystkie. Użyję sobie tych dwóch paletek i tutaj mamy, to jest jedyneczka i szósteczka, ale tylko z tego względu, że tutaj w tej szóstce mamy naprawdę ciemny brąz. Ten brąz jest ciemny, ale to taki, wiecie, taki średni ciemny, nie? A ja lubię mieć ładne przejście kolorystyczne w tym zewnętrznym kąciku, ale to jest mój świrek, dlatego że tak na dobrą sprawę każda z tych paletek jest paletką samowystarczalną. I zacznę sobie od tego pięknego waniliowego cienia, którym zmatowię łuk brwiowy. Pędzelek Hulupe 30. Taki właśnie fajny, duży, od razu do naniesienia na dużą część powieki. Sprawdzi się właśnie przy większych powiekach. I od razu tutaj z jedyneczki biorę sobie ten jaśniejszy brąz na czubeczek i jedziemy w załamanie. O, a ta pigmentacja to jest taka pigmentacja. Cudownie się rozcierają. Na ten sam pędzelek wezmę sobie odrobinę tego właśnie pięknego łososiowego cienia i włożę go tutaj bardziej od wewnętrznej strony. Po prostu chcę, wiecie co, zobaczyć, jaki to jest kolor. Pięknie wygląda. I on też cudnie by wyglądał właśnie dany po całości w załamanie. Widzicie, on wcale nie jest taki jasny, jak wygląda tutaj w opakowaniu. A w rzeczywistości to jest taki naprawdę ładny, taki powiedzmy, że przełamany łosoś, bo łosoś to jest taki bardzo intensywny, a ten jest taki lekko zgaszony. No i cienie są bardzo miękkie, zwłaszcza tutaj ten brąz, zobaczcie, on się będzie sypał, natomiast to tylko świadczy o ilości pigmentu zawartego w tym cieniu. I one mają bardzo fajną, masełkowatą konsystencję i niech ja spojrzę, ile tutaj jest. 4 razy po 0,8 grama, a w Anastazji, przypominam, mamy 0,7 grama. To teraz biorę sobie taki pędzeleczek, to jest akurat Bailey i zacznę sobie nakładać ten najciemniejszy brąz. Może ja jeszcze raz, wiecie co, poczekajcie, nałożę jeszcze na czubeczek i poprowadzę to w taki sposób, jak Wy lubicie, czyli tutaj od dołu, żeby pokazać, jak wyznaczamy zewnętrzny kącik. Teraz tutaj w załamanie. I wypełniamy to miejsce. No, na pigmentację absolutnie nie można narzekać. No zobaczcie. Tutaj zacznę sobie od wklepania, bo już nabrałam na pędzel. Łapię za czyste Hulupe 66 i rozcieram tutaj granicę. No i powiem Wam szczerze, że się przepięknie rozcierają, przepięknie. No i tutaj się, zobaczcie, nic nie wytraca. Tak jak w tym Miss Lily nieszczęsnym. Teraz biorę sobie ten jaśniejszy brąz z paletki numer 1 na ten sam pędzelek i kładziemy kawałeczek dalej. No i spójrzcie, jak one pięknie w siebie same przechodzą. I to jest to, co tygryski lubią najbardziej, czyli co? Samo się robi! Samo się blenduje! Teraz biorę sobie ten jeszcze jaśniejszy z paletki numer 1. To jest ten cień, który nakładałyśmy w załamanie. I kładziemy tu kawałek dalej. Biorę Hulupe 66 i doblendowuję sobie granicę. No i teraz mam nadzieję, że gwiazda programu, czyli ten piękny tutaj łososiowy, błyszczący cień. Ja taki piękny jestem. I jego kładziemy na środeczek. O, jak
Jaki on jest śliczny. No przepiękny ten cień jest. Jeszcze raz Was przepraszam za moje pazury, ale muszę się tym zająć, ale jeszcze nie teraz. Czyż nie jest piękny? Cudowności cień. No jest mega napigmentowany i zobaczcie, i tutaj nie mam najmniejszego problemu, żeby cień perłowy położył mi się na cień matowy, także no nie. Miss Lily to jest po prostu jakaś porażka totalna. W obecnych czasach, kiedy mamy właśnie takie jakości cienie drogeryjne, no to Lovely musi się zastanowić, bo jak na razie to jest po prostu porażka za porażką i Vibo, i Lovely. Tak według mnie oczywiście. I zostawiłam sobie tutaj wewnętrzny kącik wolny, bo chcę sobie tutaj położyć właśnie ten przepiękny bananowy cień. Pędzeleczek z Dukar. No śliczny jest. I ja sobie tak tego jasnego cienia nie żałuję, wklepuję go tutaj na bogato i przeciągam od razu w górę. Tutaj rozdymiając tą górną granicę. No i spójrzcie, jak pięknie wygląda rozjaśniony na matowo wewnętrzny kącik. I na mój ukochany Hulu P66 dobiorę sobie troszeczkę tego ciemnego brązu i jeszcze tutaj dopracuję tą granicę. No wow, tak łososiowo nam się zrobiło, pięknie. No dobrze, to cieniowanie górnej powieki uważam za zakończone. Łapię za brązową kredeczkę od Eveline. Wiecie, że to są moje ukochane kredki. I zagęszczamy linię rzęs. I dla wzmocnienia efektu tej brązowej kredki, bo na samym środku troszeczkę przebijał mi ten perłowy cień, biorę ten najciemniejszy brąz z paletki numer 6 i delikatnie tutaj wklepię go w tą kredkę. Bardzo delikatnie. No dobrze, kochani, to w takim razie górna powieka jest skończona. Ja w tej chwili przeskoczę do tutorialu z makijażem twarzy. Wiecie, posprzątam tutaj i tak dalej. I wracam do Was już ze zrobioną buzią i przyklejonymi... Nie będę przyklejać rzęs, dlatego że dzisiaj mam do wytuszowania. Mam dzisiaj do wypróbowania dwa nowe tusze i myślę, że tak naprawdę to mam cztery do wypróbowania, ale mam tylko dwoje oczu, więc jedno sobie wytuszuję jednym tuszem, drugie drugim i co najwyżej potem dokleję od dołu kilka kępek. To widzimy się za chwilę. No dobrze, kochani, to ja jestem już z przygotowaną twarzą i przystępujemy w takim razie szybciutko do robienia dolnej powieki i zaczynam sobie od paletki numer 6, od najciemniejszego brązu, pędzelek Bailey i poprawiam sobie tutaj od zewnętrznego kącika to, co nałożyłam na samisieńkim początku. Teraz łapię za ten Hulu P66, którego używałam i za ten brąz tutaj z paletki numer 1 i nim będę sobie rozdymiać tą zewnętrzną część, ale tutaj zaczynam nakładać od środka i rozdymiam do zewnątrz. No świetnie się z tymi cieniem pracuje, no, same widzicie, to jest kilka ruchów i spójrzcie, jak pięknie to wszystko się blenduje. Już mnie głupawka bierze, wiecie, bo już trochę mnie zaczyna boleć i taka jestem już lekko niespokojna, ale to nic, kończymy zaraz. Biorę sobie ten cień, którego używałyśmy na samym początku i widzę, że on się sypie najbardziej z tych wszystkich cieni, ale to nic. I nim sobie będziemy tutaj od wewnętrznego kącika rozdymiać tutaj wszystko do samusieńkiego dołu.
I teraz zobaczymy, czy moja teoria o pacynce się sprawdza. Nabieram sobie tego pięknego łososia, tego, który mam na środku powieki, i jego sobie położę tutaj w wewnętrzną część. Zobaczcie, pacynka sprawdza się świetnie, nabiera odpowiednią ilość produktu, nie obsypuje się z niej cień, tak jak się obsypuje ze zwykłej takiej gąbkowej pacynki, także naprawdę, one są ok. Warto je sobie zatrzymać. I przeciągam tutaj troszkę. No fajnie to wygląda, wiecie. Ja się tam wcale nie chwalę, ale podoba mi się. I teraz łapię jeszcze za Hulu P66, które sobie wyczyściłam już w papier. I to wszystko łączę ze sobą. Ok, to jeszcze na linię wodą. To jeszcze na linię wodną nałożyłam sobie kredeczkę, tą moją ulubioną od Make Up, od Revolution Pro właściwie. No to co, to bierzemy się teraz za tuszowanie rzęs. I tutaj mam dwie takie maskary. Jedna nazywa się Varieté, a druga to jest Ultimate Mascara. Proszę. To Varieté pomalujemy sobie z tej strony, a tą Ultimate pomalujemy z tej strony. I teraz, która co ma robić? Aha, ta ma dawać objętość i długość, a ta podkręcać i pogrubiać. No dobra, zobaczymy. I w Varieté mamy taką silikonową szczoteczkę. O, taką dość klasyczną, ale bardzo drobne są te włoseczki. Ale słuchajcie, włoski są dość sztywne i kłują w powiekę. W sensie takim, że ja mam bardzo wrażliwe oczy i jeżeli jest troszkę za sztywna szczoteczka, to ja to bardzo odczuwam. Mam tego świadomość, że masa osób mówi mi, co ty mówisz, ja używam tej maskary i mi nic nie przeszkadza, a ja mam naprawdę bardzo, bardzo wrażliwe powieki, więc uprzedzam, bo wiem, że są też takie dziewczyny, które też tak mają. Po prostu ta wkłuje w oczy. Nie robi tego tak mocno jak ta maskara z NYXa, ale jednak kłuje. Więc czuję się w obowiązku, żeby Wam o tym powiedzieć. Ale zobaczcie, jakie te rzęsiska się zrobiły. Ładne. No co prawda mi ostatnio rzęsy powypadały. No ładne są. No dobrze. Ta podkręcająca ma tutaj taką szczoteczkę, o, taką, widzicie, taką tą łódeczkę, też silikonową, no i zobaczmy, co ona robi. Choć uważam, że Eveline ma jedne z lepszych tuszy na rynku, jeżeli chodzi o tusze drogeryjne. Zresztą ja uważam, wiecie dobrze, że dla mnie tusze wysokopółkowe mogą nie istnieć, nie kupuję wysokopółkowych tuszy, ze względu na to, że szkoda mi po prostu na nie kasy. Tuż wyrzucam po, nie wiem, 2 czy 3 miesiącach, więc wydawanie, nie wiem, 150 zł na tusz, który wyrzucę za 2 miesiące, to jest trochę strata kasy. No ta zdecydowanie mniej pogrubia. Efekt nie jest tak spektakularny. O, bociek! Sorry. A, i sobie odbiłam teraz. No nic. No i zobaczcie, co moje rzęsy tu robią. Widzicie? Rozdwajają się, w sensie jedna rośnie w tą, druga rośnie w tamtą i robi się taka fałka. No i już macie odpowiedź, dlaczego ja tak często kleję sztuczne. No tak, zdecydowanie bardziej podoba mi się efekt tej Varieté. Tylko Varieté kuje. Ta też troszeczkę kuje, ale mniej niż tamta. Ok, to niech sobie podeschnie. Tutaj gdzie się, wiecie, gdzie mi się odbiło. No to co? Zostały mi tylko usta. I tak sobie myślę, że usta obrysuję sobie konturówką, tą moją ukochaną, numer 18. I to jest ta wersja z temperóweczką. Natomiast mam tutaj, zobaczcie, do przetestowania te błyszczyki, te niby powiększające usta. Ale powiem Wam szczerze, mnie to one nic nie powiększają, bo już se próbowałam je. Także, no nie, mi nic nie pogrubiają. No nie, parówek mi nie robią, chociaż chciałabym większe usta, ale się boję pójść na powiększenie, bo się boję, że to boli. Ale dobra, wiecie co, muszę się przyspieszyć, dlatego że widzę, że się bateria kończy.
No i spójrzcie, to jest idealny kolor do moich ust. Jest o ciupinkę ciemniejsza, a jeżeli chodzi o tonację kolorystyczną mojej czerwieni warkowej i kredki, to to jest po prostu ideał. No i którą by tutaj sobie wybrać? Czekajcie, ta będzie za jasna. Wezmę sobie kolorek 04. No dobrze, moi kochani, to tak szybciutko podsumowując, bo tak jak mówię, bateria się kończy, uważam te czwóreczki za genialne cienie za niewielkie pieniądze. Naprawdę mamy tutaj taką jakość, jakiej można by się spodziewać po wysokopółkowych cieniach i przysięgam Wam, jak tutaj siedzę w tej chwili, ja naprawdę nie czuję potrzeby kupowania drogich cieni. Mało tego, była teraz ostatnio promocja i w promocji wzięłam paletę chudy chyba za 100, była 29 zł, jakoś tak tanio, jak na chudę, więc ją sobie zakupiłam. Ale wiecie, że ja jeszcze jej nawet nie swatchowałam. Jakoś tak mi... Dobra, nieistotne. Mam jeszcze tą najnowszą Too Faced, tą taką, wiecie, nudziakową. To też dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie, żebym ją przetestowała i na ile chcecie, żebym ją przetestowała. Bo jeżeli jesteście zainteresowani, a tam właśnie napiszcie mi, na ile Wy jesteście zainteresowani tymi droższymi produktami, bo to mnie cały czas frapuje, bo tak, są czasami takie, dostaję takie informacje, że Marzenka, czemu Ty nie testujesz tych droższych produktów? Jestem makijażystką, chciałabym znać Twoje zdanie, bo wiem, że powiesz szczerze. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest też bardzo duża grupa z Was, które mówią, że w ogóle po co? Po co, jeżeli biorę cokolwiek wysokopółkowego, to piszecie mi, że nie, 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 daj sobie spokój i w ogóle. W związku z tym napiszcie mi, proszę Was, w komentarzach koniecznie, czy chcecie, żebym testowała wysokopółkowe produkty i na ile jesteście zainteresowani takimi filmikami. Czy może po prostu lubicie, nie wiem, słuchać, oglądać to, co do Was mówię i jest Wam tak na dobrą sprawę w tej chwili już na przykład wszystko jedno, o czym gadam, bo macie, tak jak parę z Was mi napisało, że macie przesyt paletkowy i na razie i tak nic nie będziecie kupować, ale lubicie mnie oglądać i dlatego jesteście. Wiecie, wtedy jest mi tym bardziej miło, dlatego że jesteście tylko i wyłącznie dla mnie. I to jest naprawdę niesamowite. Dobrze, słuchajcie, ja się z Wami żegnam. Jeszcze raz Was proszę właśnie o te komentarze. Oczywiście, jeżeli filmik Wam się podobał i chcecie więcej takich testów, to proszę Was o zostawienie kciuka do góry. Jest to naprawdę, każdy z tych kciuków jest docenieniem mojej pracy. No i cóż, ja Wam życzę cudownego dnia, wieczoru, popołudnia, kiedykolwiek oglądacie ten film. No i serdecznie Was zapraszam do oglądania następnych odcinków. Buziaki! Mua.